Cześć, witajcie. W tym filmie pokażę Wam kolejne skrzynki narzędziowe marki Kubrick. Będzie to Kubrick System 2. Na początek kilka zdań na temat ogólnie całego systemu Kubrick System 2. System mniejszy, czyli mamy mniejsze skrzynki, nieco bardziej delikatne, bez uszczelek. Zapięcia, które tutaj są, nie są zapięciami, które dociągają pokrywę. To jest po prostu zamknięcie, zabezpieczenie, żeby to się nie otwierało. One dość konkretnie trzymają, ale nie dociągają, ponieważ nie ma uszczelki, nie ma czego ściskać ze sobą. W System One, czy w Kubrick System One, zapięcia musiały dociągać, ponieważ sama uszczelka prężyła i ta pokrywa wymagała tego mocnego dociśnięcia, żeby to było po prostu szczelne. Elementy, które są zapożyczone z systemu One, są to oczywiście czerwone konektorki, te zapięcia pomiędzy skrzyniami, to widać już z daleka. Koła z platformy Kubrick System One, ale tylko koła przednie. Są to mniejsze koła, 4. Zobaczycie platformę za chwilę. Kuwety, które są na wyposażeniu organizerów również. I cały mechanizm transportu skrzyni kart. Oś, koła, ta oś jest węższa oczywiście, ale koła, grubość osi, cały mechanizm teleskopowy, jeżeli chodzi o rączkę, to są elementy, które są dokładnie takie same jak w Kubrick System One. Dobra, po kolei każdą skrzynkę Wam teraz omówię. Dobra, troszkę mi tam obetnie głowę, ale najważniejsze są skrzynki. Słuchajcie, pierwsza skrzynia górna takiego mniejszego zestawu na karcie jest to organizer. Organizer, który ma przeźroczystą pokrywę, żeby było widać zawartość. Pokrywa wykonana oczywiście z tego słynnego już tworzywa, które jest uderzenie idiotoodporne po prostu. Nie widziałem uszkodzonej tej pokrywy, widziałem odkształconą, czy tutaj gdzieś powiedzmy zmatowioną od uderzenia młotkiem. Natomiast pokrywa jest tak mocna, że elementy wewnątrz prędzej się rozpadną, te plastikowe, niż uszkodzimy samą pokrywę. Uszczelnienie jako tako uszczelki nie ma, ale mamy tutaj coś w rodzaju takiego uszczelnienia labiryntowego, powiedzmy. Może to nie do końca jest uszczelnienie, ale jest takie obejście, jest wypustka i tutaj mamy w pokrywie miejsce, które zachodzi jedno za drugie, więc ta woda czy pył ma utrudniony dostęp do zawartości. Ten organizer już niestety jest trochę wybrakowany z pojemników, bo przełożyłem do innych skrzyń. Natomiast mamy możliwość w tych organizerach kilku rodzajów wyposażenia. Przede wszystkim kuwety na całości i oczywiście można sobie wybrać, czy duże, czy małe. Są miejsca, to tam chyba widzicie dość dobrze, na przegrody, więc można taki organizer wyposażyć w przegrody. Tego nie mam jeszcze. Myślę, że kiedyś to się tam uda zdobyć, więc zrobię też taki dodatkowy filmik jeszcze uzupełniający. Oczywiście można częściowo wyposażyć sobie w kuwety, częściowo zostawić przestrzeń wolną albo całkowicie skrzynię przeznaczyć na przykład na narzędzia czy jakiś materiał może większy, który nie mieści się w kuwetach i wtedy mamy po prostu małą skrzynkę, czyli najmniejsza skrzynka Kubrick System 2. Rączki zapomniałem dodać, dokładnie takie same jak w Kubrick System One, również posiadają blokadę, kształt jest ten sam dosłownie, od spodu to wygląda w ten sposób, jest delikatna kratownica, sensownie usztywnia nam skrzynię, jak widzicie tutaj wszystko jest powzmacniane na tej skrzynce, mamy miejsce, które pasuje, jakby skrzynki pasują jedna w drugą. Na pokrywie skrzyni znajduje się zagłębienie. To też jest fajny temat, jeżeli chodzi o pozostawienie na przykład jakichś narzędzi czy materiału, nawet jeżeli trzeba przesunąć albo kopniemy skrzynkę, to nie spada, bo się zatrzymuje na tych rantach. No i bardzo łatwo się te skrzynki ze sobą, że tak powiem, łączą. Skrzynka druga. Skrzynka, która jest skrzynią średnią, tak zwany toolbox. Skrzynia wyposażona w pokrywę delikatnie już żebrowaną od spodu, natomiast informacja od producenta jest taka, żeby nie stawać na pokrywie. Pokażę Wam, jak to wygląda ze środka. Słuchajcie teraz, bo jest takie dość spore kliknięcie. To kliknięcie oznacza, że zablokowała się nam pokrywa, która się nie będzie sama zamykać. To jest też fajny temat. Delikatna blokada pokrywy.
ciekawa rzecz. Jak widzicie, jest żebrowanie, ale żebrowanie na tyle, bym powiedział, delikatne, że nie pozwala na to, aby stawać na tej skrzynce. Można na tym siadać, nie proponuję stawać, bo producent zabrania. Mamy dwa miejsca na kłódkę, mamy jako wyposażenie standardowe tej skrzyni, zresztą w większości skrzynek, przegrody. Przegrody, które można dowolnie usuwać. Można, to jest fajny, sztywny plastik, można tutaj coś pokombinować, jakieś przyczepić, nie wiem, oczka, gumki, żeby dodatkowo narzędzia sobie zorganizować. Wewnątrz tej skrzynki znajduje się dość sporo takich wypustek, takich, powiedzmy, żebrowań, które będą służyły do układania organizerów. Te organizery nie będą latały, nie będą się przesuwały, będą stabilnie stały na swoim miejscu. To będzie jako wyposażenie dodatkowe. Jeżeli ja będę miał takie organizery u siebie, zrobię jakiś film dodatkowy, pokażę Wam to. Dobra, skrzynia z tyłu wygląda w ten sposób. Dwa zawiasy, jak widać, i nieco delikatniejsze, na około 3 mm wysokości, żebrowanie dna skrzyni. I wjeżdża nam w kadr kolejna skrzynka, jest to Kubrick System 2 Card. Skrzynia, która jest skrzynią transportową, największa, najwyższa skrzynia systemu. Skrzynia jest wyposażona na stałe w masywne, ogromne w zasadzie koła na osi 12 mm, rączka również bardzo masywna, ta sama rączka, która jest wykorzystywana w Kubrick System 1. Z tym, że tutaj się nie odchyla. Mamy też tą stopkę do startowania całym zestawem. Bardzo wygodny temat, fajnie się z tego korzysta. Jeżeli chodzi o pokrywę, pokrywa mieści się tutaj, jest tak przygotowana, że tutaj ten rant na pokrywie jest wycięty w pewnym momencie. Również jest blokada, więc pokrywa sama się nie zamknie i pasuje idealnie do rączki. Stoi pionowo w zasadzie, nie ma problemu, że będzie spadać, zamykać się. Wyposażenie standardowe, oczywiście dwie przegrody, które można dowolnie usuwać. Wymiary oczywiście będą dostępne na stronie producenta, link będziecie mieli w opisie. Wyposażenie skrzynki dodatkowe czy opcjonalne na ten moment nie wiem, czy występuje. Na spotkaniu w takim technicznym u Kubricka widziałem taką przegrodę wyposażoną w uchwyty na narzędzia. Jeżeli to będzie dostępne, gdzieś to zdobędę, będziecie mieć film, pokażę, jak to wygląda. Ewentualnie, jeżeli wymyślę coś po swojemu, również taki film powstanie. Pokrywa ta sama, która była w skrzynce średniej, w tym toolboxie, żebrowana. Dno skrzyni ma tylko i wyłącznie takie przetłoczenia po to, żeby delikatnie usztywnić, no i żeby dystansować skrzynię, to się będzie obcierać. Skrzynia będzie, powiedzmy, że ochroniona. I wjeżdża nam kolejny element. To już jest mikro zestaw, bym powiedział, na platformie. Natomiast kontynuując temat transportu zestawów, pokażę Wam jeszcze platformę. Mała platforma wyposażona w 4 koła obrotowe. Jak widzicie, bardzo swobodnie, wygodnie się tym obraca. Dzięki temu możemy poruszać się tym systemem w dowolną stronę, znaczy systemem, zestawem w zasadzie w dowolną stronę. Na węższym boku to ma 40 cm, więc to jest minimalna szerokość, jaka jest potrzebna, żeby przejechać takim zestawem. Zestaw ma 4 koła skrętne, takie same jak w platformie w Kubrick System 1, natomiast tylko 2 są z hamulcami. Ogólnie rzecz biorąc, cała platforma może służyć jako wózeczek transportowy, na przykład do jakichś materiałów, ewentualnie jeżeli chcielibyśmy mieć wiaderko tutaj wrzucone z masą jakąś czy z innym materiałem, również możemy sobie z tego korzystać i swobodnie się tym przemieszczać po pomieszczeniu. Natomiast podłoże musi być już wstępnie, powiedzmy, wykończone, gładkie, płaskie. Piasek, kamienie, trawa odpadają zupełnie, to nie pojedzie. Na dwóch kołach również się tego nie da transportować, czyli tylko i wyłącznie nawierzchnie w miarę już wykończone, płaskie. Tak bym to określił. Mamy dwa konektory, więc z automatu już nie ma możliwości przechylania tego na tył, tak jak w platformie Kubrick System 1.
Zobaczcie jeszcze od spodu, jak to wygląda. Jest to bardzo sztywny element, można powiedzieć dość masywny. Żebrowanie tutaj wskazuje też na to, że jest to dość wytrzymały, natomiast w żaden sposób nie możemy sobie stawać na tej platformie. Pewnie gdyby to była skrzynka, można by było usiąść i korzystać z tego jako takiego wózeczka, powiedzmy, nawet przy pracy. Fajny temat, ale nie stajemy na platformie. Kosz. Pierwszy kosz, który Wam pokażę, jest to kosz niski. Nie mam do niego wyposażenia w tym momencie, natomiast standardowo mogą być tutaj kuwety na całości, duże lub małe dowolnie. Tak jak w organizerze, przegrody lub kosz pusty. Otwarta skrzynka, niewysoka, w której nawet jeżeli nasypiemy trochę, zrobimy powiedzmy bałagan, będzie to w miarę przejrzyste, nie trzeba będzie kopać za tymi narzędziami czy materiałem. Fajny temat. Właśnie taka niewysoka skrzynia otwarta. Są to bardzo tanie skrzynki. Jedna skrzynka zamyka drugą. Powiedziałbym, że w podobnej szczelności jak pokrywa, która zamyka dużą czy średnią skrzynię, więc można z tego fajnie korzystać. Fajnie zrobić sobie magazyn na przykład jakiegoś materiału, czy po prostu przechowywać narzędzia. Żebrowanie i kształt skrzyni dokładnie taki sam jak w organizerze. Drugą skrzynkę typu kosz, którą mamy w systemie Kubrick System 2, jest to kosz wysoki. I tutaj mamy już troszeczkę ciekawszą skrzynkę. Powiedzmy, dwie przegrody, które dowolnie możemy usuwać. Wtedy mamy skrzynię wysoką, pustą. I tak naprawdę te skrzynki są zabudowane bez żadnych dziurek, wentylacji i tak dalej, więc to jest powiedzmy, że w miarę szczelne i też materiał, który tam będzie, nawet bardzo drobny, się nie wydostanie, nie wysypie się w żaden sposób, ponieważ są to skrzynie zamknięte po prostu. Skrzynia, ten kosz ma takie same żebrowanie jak skrzynia średnia, więc tutaj będą pasowały również organizery, które będzie można dodatkowo sobie tutaj dokupić i wyposażyć skrzynię w organizery częściowo bądź całkowicie, i całość zamykamy po prostu kolejną skrzynią systemu. Żebrowanie dna również niewysokie, gdzieś wysokość powiedzmy do 3 mm. Tak wygląda kosz Kubrick System 2. W tym filmie to już wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentowania. Zapraszam na moją stronę www. Link macie w opisie. Przez tą stronę możecie trafić na mój Instagram, Facebook, drugi kanał YouTube, więc jeżeli chcecie zerknąć, to zapraszam Was do opisu. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!